Kevin sam w domu to film, bez którego ogrom Polaków właściwie nie wyobraża sobie świąt. Jest to historia chłopaka imieniem Kevin, który przez pomyłkę zostaje sam w domu na święta. Najgorszy jest jednak fakt, że w tym czasie dwójka włamywaczy planuje obrabować jego dom, a chłopiec próbuje im w tym przeszkodzić. Wszyscy znamy ten film. Większość Polaków ogląda go każdą Wigilię, w czasie spędzania wspaniałego czasu z rodziną. Jednak prawda o nim jest naprawdę straszna. To ten film rozpoczął koszmar, który trwa właściwie do dziś. Zapraszam Was na odcinek pod tytułem Smutna prawda o filmie Kevin sam w domu. Macaulay Culkin, czyli aktor, wcielający się w Kevina, urodził się w 1980 roku. Jego matka pracowała jako telefonistka, natomiast ojciec wykonywał funkcję kościelnego, jednak wcześniej próbował swoich sił jako aktor. Jego tata, ze względu na słabo spełnione aktorskie marzenia, próbował uczynić ze swoich dzieci gwiazdy kina i woził je z castingu na casting. Już od trzeciego roku życia woził Macaulaya na przesłuchania, zmuszając go, by uczył się wyłącznie najdłuższych scen ze scenariusza, by przez to zrobił większe wrażenie na oceniających. I wreszcie się udało. Culkin otrzymał angaż m.in. w reklamach, ale także kilku filmach. Prawdziwą i międzynarodową sławę zyskał jednak dopiero za sprawą świątecznego filmu Kevin sam w domu. Co prawda za tą rolę otrzymał tylko 100 tysięcy dolarów, jednak to ta rola dała mu ogromną popularność, nominację do Złotego Globu, jak również wiele propozycji do kolejnych filmów. Dzięki Kevinowi samemu w domu, młody aktor został prawdziwą gwiazdą. Jednak jego blask istniał tylko poza domem. W domu Macaulay był traktowany jak zwykły chłopiec. Wciąż musiał spać ze swoim bratem na rozkładanej kanapie, a do telewizora miał dostęp wyłącznie w pokoju rodziców. Już wcześniej Macaulay był szorstko traktowany przez ojca. Jednak od czasu jego pierwszego prawdziwego sukcesu w Kevin sam w domu to stało się koszmarem. Ojciec poniżał go na każdym kroku. Mówił do niego najgorsze rzeczy, jakby chciał, żeby Macaulay nigdy nie poczuł, że jest coś wart, że jest wart sukcesu, jaki osiągnął. Prawdopodobnie jak najbardziej chciał sprawić, że dziecko poczuje się nikim i nigdy nawet nie zainteresuje się wielkimi pieniędzmi, jakie otrzymuje za swoją pracę. Wolał za to sam wydawać te pieniądze na niepotrzebne rzeczy, w czasie gdy chłopiec nie miał nawet własnego łóżka. Mając 13 lat, Macaulay grał nawet w 3 filmach rocznie i po latach wyznał, że zupełnie nie radził sobie z takim trybem życia. Pracę zaczynał o 4 rano, ciągle uczył się nowych scenariuszy, nie miał czasu na odpoczynek, aż w końcu zasłabł na planie. Jego tata maltretował go psychicznie, ale nie miał też problemów ze stosowaniem przemocy fizycznej, czego skutkiem są blizny, które Macaulay Culkin nosi na ciele. Chłopiec zupełnie nie wiedział, ile zarabiał. Jego ojciec ukrywał przed nim całą prawdę. Macaulay po latach wyznał, że jest pewny, że ojciec nie mówił mu o jego zarobkach z wielu powodów, ale jednym z głównych jest zazdrość. Ojciec od zawsze marzył o zostaniu aktorem. Bardzo starał się wykonywać ten zawód, jednak nie uzyskał takiego sukcesu, o jakim marzył. Problem w tym, że jego syn osiągnął wszystko, czego on pragnął, i to jeszcze zanim skończył 10 lat. Ojciec nie potrafił sobie z tym poradzić, jednocześnie pragnął pieniędzy, jakie zarabiał jego syn, ale także nienawidził go, że spełnił jego własne marzenia, więc starał się, by jego syn nigdy nie poczuł się jak popularny aktor, a raczej człowiek nikt. Kevin sam w domu otworzył Macaulayowi dostęp do wielkich pieniędzy, ale i wymarzonych ról. Ojciec miał jednak całkowicie gdzieś, jakie role chciałby przyjmować jego syn, po prostu kazał mu wystąpić w danym filmie. I on w nim grał. Ojciec chciałby syn przyjmował jak najwięcej roli, a on zgarniał całe wynagrodzenie. Nie liczył się ze zdrowiem swojego dziecka, liczyły się tylko pieniądze. Koszmarne dzieciństwo i zmuszanie do ról sprawiło, że Macaulay, mając 15 lat, postanowił, że kończy z aktorstwem. Nienawidził grania, kojarzyło mu się wyłącznie z przymusem i piekłem, jakie zgotował mu ojciec.
Sam ojciec wyznał z czasem, że Macaulay Culkin nie jest już jego synem. Od małego Culkin był traktowany jak maszyna do zarabiania pieniędzy. Nikt nie liczył się z jego zdaniem i emocjami. Nic więc dziwnego, że miał wiele problemów w dorosłym życiu. W 2004 roku Culkin został złapany przez władzę za posiadanie silnych środków uspokajających. Ostatecznie musiał tylko zapłacić pewną kwotę, a jego kara została zawieszona. Prasa pisała, że Culkin jest w bardzo złym stanie, natomiast aktor twierdził, że to prasa rozdmuchała całą sprawę. Aktor jednak przyznał, że brał różne środki, jednak nie przesadzał z nimi za bardzo. Wyznał, że choć bawił się ogniem i wie, że czasem był blisko, by przekroczyć czerwoną linię, to zawsze się powstrzymywał. W 2017 roku w grudniu miały miejsce liczne kontrowersje. We francuskim medium Les Echos miał pojawić się tajemniczy artykuł, w którym aktor Macaulay Culkin opowiedział o mrocznych rytuałach i tajemnicach Hollywood. Wywiad, jakiego miał udzielić Culkin, naprawdę niepokoił. Culkin miał wyznać. Zostałem zaproszony do pewnego pokoju na planie filmowym. Był tam facet w garniturze. Obawiałem się go. Był bardzo dziwny. Próbował mnie uspokoić. Dał mi puszkę napoju. Zaczął opowiadać mi o naturze aktorów i gwiazd. Bardzo chciał, żebym jak najszybciej odciął się od swoich rodziców i pozostałych członków rodziny. Chciał być moim jedynym opiekunem, który będzie decydował o mnie i mojej karierze. Wyznał, że uczyni mnie największą gwiazdą w historii. Powiedział, że będę miał dosłownie wszystko, czego zechcę. Wtedy uciekłem z tego pokoju, ale niestety wpadłem prosto na innego człowieka, który był na zewnątrz pokoju. I on złapał mnie za ramię i wrzucił tam ponownie. Ten pierwszy kazał mi spojrzeć na swoje buty. Powiedział, że zostały one zrobione z kogoś, kogo powinienem znać. I wtedy tajemniczy człowiek zapytał, czy zna Heather O'Rourke, czyli dziewczynę, która była najbardziej znana z filmów z serii Duch. Dziewczyna odeszła z tego świata w wieku 12 lat, a jej odejście było naprawdę dziwne. Zrobiłem zresztą o tym oddzielny film. Link zostawiam w opisie filmu. W każdym razie ze słów tajemniczego człowieka wynikało, że jego buty mają bardzo duży związek z tym, jak odeszła dziewczyna z filmu Duch. Możecie się oczywiście domyślić, jak duży. Culkin w czasie tego wywiadu opowiedział, że w Hollywood jest mnóstwo satanistów i w imię służenia mrocznych darów dla swojego pana są w stanie uczynić nawet najgorsze rzeczy. Co więcej, dodał on, że zmienił drogę swojego życia i teraz nie ma już nic wspólnego z satanizmem. Co ciekawe, choć informacja o niepokojącym wyznaniu Culkina miała pojawić się na stronie Les Echos, szybko miała stamtąd zniknąć i tak naprawdę zostały po niej tylko rzuty ekranu. Ani Culkin, ani twórcy francuskich mediów nie potwierdzili, ani też nie zaprzeczyli tej informacji, która swoją drogą była naprawdę bardzo głośna, więc dziwne, że nikt nie odniósł się do tego tematu. Przy okazji zjawisk paranormalnych warto wspomnieć o niezwykłym cytacie, którego autorem jest Culkin. Cytat ten, co ciekawe, dotyczy kosmitów. Posłuchajcie. Jeśli przybysze z obcych cywilizacji wylądują jutro na Ziemi i poproszą mnie o udowodnienie, że naprawdę tu jestem. Co mam zrobić? Co mam im dać? Co mam im powiedzieć? Co mam im przekazać? Nie umiem śpiewać ani tańczyć. Nie umiem malować. Nigdy niczego nie zbudowałem i nigdy nie przyczyniłem się do niczego znaczącego dla ludzi. Dziś Culkin ma 40 lat. Wydaje się, że jest u niego coraz lepiej. On i Brenda Song starają się o dziecko. Niedługo Culkina zobaczymy w kolejnym sezonie American Horror Story. Smutna prawda o programie Kuchenne Rewolucje. Link do filmiku na ten temat w opisie.